Golden Quick News. Niedługo Eurowizja 2021. Kto będzie naszym reprezentantem, dowiemy się 12 marca i aż się boję. Ja osobiście chciałbym, aby to była Alicja Szemplińska, ze względu na barwę głosu, oryginalny sposób śpiewania, no i nie ukrywajmy, na aparycję. Obawiam się jednak, że na Eurowizję mogłaby nawet pojechać Ida Nowakowska, ale jest w ciąży, to chyba odpada. Ale może Oleg, albo Małgosia Tomaszewska, albo Tomek Kamel. Niewykluczone. Jednak jest jeszcze Rafał Brzozowski i Norbi, elita TVP, a zapomniałbym jeszcze o Zenonie. Zobaczymy, kto nas będzie reprezentował. Nie wiem, czemu nie jest postanowione, że to będzie Alicja Szemplińska. Należy jej się to jak psu buda, co najmniej. Może Ala udzielała się w mediach nieodpowiednio. Ciekawe, czy Piasek i Michał Szpak będą jurorami w kolejnych edycjach The Voice. Ja mówię, Ala Szemplińska na Eurowizję. Danelia Tuleszowa i cover Hozjera Take Me to Church. Jedna z moich ulubionych piosenek pod względem melodycznym. Świetnie zaśpiewana przez Danelię. A jaka stylówka Daneli? Leave the door open. Mike Pajdak, Bruno Mars. Super jak zawsze, jednak no ja mam przed oczami i uszami zawsze ten występ z przesłuchań w ciemno w The Voice of Poland. Jak już jest coś lżej, to jakoś tak dziwnie, ale zawsze to dobre. The Voice Kids 4. Za nami aż 4 odcinki, bo nie zostały wyemitowane odcinki programu Dance Dance Dance. W tym tygodniu czeka nas kolejna poczwórna porcja śpiewu i muzyki w wykonaniu najmłodszych. Szczerze, jest to moja ulubiona seria z The Voice. Było mnóstwo fajnych wykonań, ale najbardziej podobało mi się wykonanie Nicoli Wądołowskiej, która sama sobie zagrała na pianinie. Pojawiły się też dwa sobowtóry, Roxany Węgiel i Aniki Dąbrowskiej. Julie Chan, Zniknę z Tobą, kolejna piosenka po polsku, kolejna fajna piosenka po polsku, z profesjonalnym teledyskiem. Zniknę z Tobą ponad rosą, jest i strach, świat na boso, ciemną drogą przejdę w stach. Ale pseudonim taki chiński jak Jackie Chan. Przypominam, Julia to uczestniczka The Voice Kids. Agnieszka Altniowska. Nie wierz mi, nie ufaj mi. Ludzie, tylko 23 subskrypcje, Aga zasługuje na więcej, a ja uwielbiam takie kraczki. Bo mówiąc, przegrałby. Bajkalina, jedna z uczestniczek The Voice of Poland. Na swoim kanale śpiewa covery i nie tylko. Warto zajrzeć. Tym razem posłuchałem w jej wykonaniu Send Me an Angel zespołu Scorpions, jeden z moich ulubionych zespołów. Troszkę za długie to I Am, ale ogólnie bardzo fajne wykonanie. Do usłyszenia.